Druga księga Samuela, rozdział 8: Następnie Dawid pobił Filistyńczyków i ujarzmił ich, i odebrał Dawid Filistyńczykom wierzchnictwo nad ich stolicą. Pobił też Moabitów i nakazawszy im pokłaść się na ziemi, odmierzył ich sznurem, następnie przeznaczył dwa sznury na uśmiercenie a po całym jednym sznurzem na zachowanie przy życiu. Moabici zostali hołdownikami Dawida składającymi daninę. Potem Dawid pobił Hadadezera, syna Rehoba, króla Soby, gdy ten wyprawił się, ażeby przywrócić swoją władzę nad rzeką Eufrat. Dawid zdobył na nim 1700 jezdnych i 20 tysięcy pieszych. Wszystkie konie kazał Dawid okulawić, pozostawiając z nich dla siebie sto zaprzęgów. Gdy zaś nadciągnęli aramejczycy damasceńscy na pomoc hadadezerowi królowi Soby, Dawid pobił z aramejczyków 22 tysiące wojowników. Dawid obsadził też załogami aram damasceński i tak zostali aramejczycy hołdownikami Dawida składającymi daninę. I wspomagał pan Dawida we wszystkim, do czegokolwiek się zabrał. Dawid zabrał też złote puklerze, które mieli słudzy Hadadezera, i sprowadził je do Jeruzalemu. Również z miast Hadadezera, Betach i Berotai król Dawid zabrał wielką ilość miedzi. Gdy zaś toi, król Hamatu, usłyszał, że Dawid zdruzgotał całą potęgę wojskową Hadadezera, Wysłał to i swego syna Jorama do króla Dawida, ażeby go pozdrowić i złożyć mu życzenia z powodu zwycięskiego zakończenia wojny z Hadadezerem gdyż to im musiał ustawicznie prowadzić wojny z Hadadezerem, a przyniósł z sobą naczynia srebrne, naczynia złote i naczynia miedziane. Również i te ofiarował król Dawid Panu wraz ze srebrem i złotem, jakie ofiarował z łupów zabranych wszystkim pobitym przez siebie narodom, mianowicie Aramejczykom, Moabitom, Ammonitom, Filistyńczykom, a Malekitom i z łupów od Hadadezera, syna Rechoba króla Soby. I tak zyskał Dawid sławę, gdy zaś powrócił po zwycięstwie nad Aramejczykami, pobił jeszcze Edomitów w Dolinie Solnej w liczbie 18 tysięcy wojowników i obsadził cały Edom załogami i byli Edomici hołdownikami Dawida. Pan wspomagał Dawida we wszystkim, do czegokolwiek się zabrał. I tak panował Dawid jako król nad całym Izraelem. Dawid przestrzegał prawa i zasad sprawiedliwości wobec całego swojego ludu. Joab, syn Serui, dowodził wojskiem, a Jehoszafat, syn Achiluda, był kanclerzem. Sadok, syn Achituba i Achimelek, syn Abiatara, byli kapłanami. Seraja był pisarzem. Benaja, syn jehoiady, stał na czele Kretańczyków i Pletejczyków. Również synowie Dawida byli kapłanami.